Witajcie, siemanko, z tej strony witam was w kolejnym odcinku i już ostatnim z misji w Rumunii, w Hitmanie Trójce. No i co, przejdźmy sobie do zaplanowania, gdzie nic nie możemy praktycznie zmienić. No to lecimy, no nie ma na co czekać. Are you still here? Still clinging on to your self-image. Agent 47, the apex predator. Dobra, możemy się poruszać. Tutaj. Co jest ciekawe? Widzimy jeden z naszych celi, które zamordowaliśmy. Tu jest typek, którego w pierwszej części w Hitmanie 1C agent 47 zamordował w Hokkaido w klinice. Przecież. Ciekawie. Robota w Anglii nasza. Z drugiego odcinka. A to jest pełno ogólnie naszych ofiar. Przecież my każdego z nich zamordowaliśmy kiedyś. Forgetting's not so bad. You've done it before. What's he doing? Is he still looking at us? I'm afraid so. Poor sap just won't accept his days are done. Perhaps I should take him out to the woods and set him free. Oh, it's a classic. He was a loyal tool. But everything goes the way of the horse and cart eventually. I couldn't agree more. Aha. Are you done? The toxins are playing into your fears. Don't let them. Come on. Gotta get your head straight. Dobra, przejdźmy. Cmentarz, tak? She wants me dead. She has every right to after what we did. But that's not what is really. Heather Burnwood, James Burnwood. She chose power. Nancy Burn. In the end, she was just like them. No. Rodzina Diana, chyba. Ma to samo nazwisko. Own cleverness against him. The rest is up to you. I don't know how. You do know. Once you dispose of Edwards, I will dismantle Providence from the top down. It will finally be over. All you have to do is embrace the past. Ciekawie. Nie ukrywam. Okej, a teraz wchodzimy. W pomieszczeniu jakimś. Na stole, tak? Jakiś gabinet zabiegowy. Dobra. Mamy tylko kamerę. Czy coś tu możemy... Nie. Dobra. Musimy ogłuszyć sobie tutaj tego osobnika. A, przebranie by mi się jego przydało, nie? Dobra.
No to jest karta do tych drzwi. Skran. Nie, no to nic więcej nie zdziałamy, okej. Okay. We need to find a catchy name for it. For when we go commercial, I mean. You figure this thing has commercial applications? Who'd want to have their minds wiped? Not wiped, obviously. But that's just fine-tuning. Okay, right now the serum erases long and short-term memory banks wholesale. But in a couple of cycles... Dobra, i możemy w sumie olać. To będzie kod? Bo taki duży 1979? To spróbujmy. 1979. Ok. Ej, bez kitu, nie myślałem, że to będzie takie proste, ale dobra. No okej. Okay. Zróbmy to. Haha, nie! Okej. Okay. Czy ja mogę na górę wejść? Nie. Okej, okay, teraz możemy. Dobra. Bałem się tego momentu właśnie, że to nam się... Może nie udać. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Bo ten pociąg hałasuje strasznie. Kurczę, ciągle jakieś... Dobra, tu jest trochę ciszej, na szczęście. Nadal, no mam nadzieję, że... Aha. W momencie, gdy... Ten łom się złamał, tak? Okej. Dobra, ja sobie wezmę pistolet, bo wolę mieć to. Nie ukrywam. Dobra, teraz się zastanawiam, jak to rozegrać, bo mogę to zrobić od środka. Nie, nie mogę. No dobra, zróbmy to dachem. Thank you.
było blisko. Aha. Czyli dachem nie mogę. Dobra, czyli dachem nie mogę tego zrobić. Dobrze. Pamiętam, tak było bardzo blisko, żebyśmy oberwali. Czy ja tu coś mogę porobić? KGB Black Site. Mobile Missile Launch Control Center, Prison Transport. Mam pewien pomysł, ale... Nie wiem, na ile on mi się uda. Dobra, spróbujmy. Dobra. Dziwo się udało. Tego też ogłuszę. Dobra, trudno. Tego się ciała będę musiał pozbyć. Tego zresztą też. Nie ukryłam, że jego zwłoki nie są mi tutaj na rękę. A wręcz przeciwnie. Bo jak mi go ocucą, to będzie lipa. Czy my stąd coś jeszcze potrzebujemy? Dobra. Olejmy to. Dobra, kolejny wagon. Dobra, uzyskaliśmy tłumik, słuchajcie, z puszki. Bardzo fajna sprawa. Dobra, więc przejdźmy teraz tutaj. Dobra, to by nam się przydało. W sumie to nie jest głupi pomysł, bo moglibyśmy gościa wtedy załatwić.
Wolałbym go nie eliminować, no ale... Za bardzo nie mam wyjścia. Ej, dobra, i to mi się udało, słuchajcie. Dobra. Dobra, tu możemy przejść sobie swobodnie dalej. Ale tu już nie. Somewhere in Romania. We're on a loop from Doc Ranch. Okay. When is the boss getting off? Sarajevo. That's a dated guy in the medical car. Right. Oh, John Doe. You know where we're taking him? W sumie wolę użyć puszkę, żeby tego ogłuszyć, a drugiego wtedy bym chwycił. W ten sposób byśmy coś tam wykminili. Bo czy przemyknięcie by mi wyszło, to nie wiem tutaj. Przez tamto okno i... Pytanie, na ile byśmy mieli czym przejść potem. Dobra. Udało mi się zabić obu. To jest granat. Czy ja potrzebuję granata? Raczej nie. No ale okej. Ja powiem, że postaramy się zrobić to jak najciszej. Tam odkryli tego. Którego ogłuszyliśmy wcześniej. Tym razem karabin wezmę, ale czy ja go w ogóle użyję, to wątpię. Bo wolę taktyki ogłuszające używać. I raczej przez tym zostanę. Trudno.
ridiculous, if you ask me. Whole train full of mercs to guard one guy. You know who he is, right? Sure, sure. Everyone's very impressed. I get it, I get it. Mm-hmm. Kind of elaborately planned calamity or a convenient heart attack. Sure, he's your man. But how does he manage in a brawl? I'm willing to bet this guy doesn't... Biorę wszystko, co może się przydać. Zastanawiam się, słuchajcie, jak to zrobić, bo nie chcę strzelać. Nie, do góry też mi się nie uda. A nie mam nawet czym typa zdzielić. W sumie ja je poukrywam ich. Na pewno to będzie lepsze pozbyć się ciał niż... żeby leżały. Mógłbym co prawda strzelić. Dobra, nie ukrywam, że chciałbym go. Zdjąć. No i dobra, udało się. Ja w jego ciuchach, bo tam mnie rozpoznają. A w tych sobie przejdę swobodnie, tak? Tak. Okej. Dobra, bezpiecznik, łom, młotek. Okej. Czy w tych ciuchach mogę przejść bez... zwracania na siebie uwagi.
Dobra. Dobra, podduśmy ją również, bo nie wiadomo, czy nas gdzieś nie zauważy potem. Zróbmy porządną czystkę tu. Sobie. No dobra, ją zostawmy. Chociaż nie wiem, czy to dobry pomysł. Nie, lepiej ogłuszmy. Mimo wszystko. Będzie na pewno sprytniej. Mniejsza, większa pewność, że nikt nie podkapuje. Tych pracowników ja nie zabijam. Czyli wychodzi na to, że niepotrzebnie w sumie tamtych ogłuszaliśmy, bo odłączyliśmy sobie, słuchajcie, wagon. This is what it means to lose everything. You're making a mistake. It's mine to make. Oh. Forgive me. I seem to have, what were we talking about? Don't worry. We were done.
Czyżby wszystko? Chyba tak, a więc dzięki za obejrzenie tego ciekawego, jeśli wam się spodoba, że tak powiem, zostawcie łapki w górę, subskrypcji na moim kanale, zaznaczcie dzwoneczka, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się i cześć!